Przed świętami, dwa miesiące temu. Dwa miesiące temu się pojawiła. Świąteczna edycja tej no to już możemy tutaj tak. To jest świąteczna edycja. Tak, świąteczna edycja. No. Ale spójrz, ile tu jest utworów. No zaraz, ja teraz utrzymam Just Five. Kolędujmy razem, kolędy i pastorałki. A tutaj na tej płycie co jest? Tam już znamy. To wszystko znamy? Dzieci Słońca. Mówisz, Dzieci Słońca. Tutaj jest 17 utworów. Kasuje Kola. Dwie godziny na tej płycie. Za darmo. Są podkłady, kolędy. A co tu jest? Cienie wielkich miast jest tytuł? Tak. Bo nie mogłem się doczytać. Strasznie dziwnie tak ładnie napisane. Dobra, słuchajcie. Ale tutaj nie ma tej piosenki, co teraz zagramy. Bo my będziemy grali teraz piosenkę Gdzie Mariusz. Kurczę, blady, znowu nie trafiliśmy. Ale przeszkadzałeś, żebyśmy przywieźli tą płytę. No tak, ale to nie dogadaliśmy się. No ty nie masz jeszcze swojej dyskografii. Ale masz wszystkie single nasze, masz wszystkie płyty, wszystkie teledyski. Wszystko masz podpisane, to też ci podpiszę. Dobrze, to po programie. Dzieci Słońca już były, to teraz proponuję Gdzie nie Mariusz, zespół Just Five. Dlatego, że jest to płyta doskonale wam znana. Nam też. Tak mi się wydaje i wam też. Natomiast to, co zrobiliście dwa w jednym, to może o tym porozmawiajmy. Co prawda, szampon. Program już jest po świętach, jeszcze jest ten okres karnawałowy. Ale w zasadzie kolędy można słuchać cały czas, prawda? I jeszcze można śpiewać kolędy. Do końca stycznia, a w przyszłym roku to już nie powiem. Są podkłady, dlatego można sobie samemu w domu pośpiewać. Można wykazać się swoim talentem wokalnym i odpalić sobie jaki numer? No właśnie. A gdzie jest ten podkład? Chyba nie jeden. O, dwunastkę, trzynastkę, jedenastkę, dziesiątkę. Tutaj dwunastka to jest Mizerna Cicha, trzynastka to jest White Christmas, to chyba nie kolenda. I gdzie jest? Piosenka świąteczna, tak. I Jingle Bells. Aha, i to jest Jezu Malusieńki też można, tak? I Gdy śliczna Panna D. Proszę bardzo. Ale was szkoda, że tam nie... Ale można tak zrobić, żeby puścić sobie podkład, prawda, i śpiewać, i potem żebyście wy tak w tle jeszcze śpiewali? Słuchaj, najlepszy numer jest... Nie, to nasze chóry są w tle. Chóry są? Tak. Refrenem... Słuchajcie, na tej płycie są chóry anielskie. Dokładnie. Wykonałem Just Five, to tego jeszcze nie było. I słuchaj, będziesz wreszcie mógł z nami zaśpiewać. Zaśpiewasz z nami, zrobię sobie ten... Jak on się nazywa? Karaoke. Zrobię sobie ten karaoke. No cóż, może się okazać, że mam więcej talentu niż Just Five cały, bo ja świetnie potrafię śpiewać. Na przykład, no proszę. Zaśpiewałem ostatnio taką piosenkę... Lubek. Hej, 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 sokoły! Prawda? Hej, dobrego. No dalej, idziemy. A, to jest nasza służbowa piosenka. To w takim razie dobrze się stało, to ja mówię was, proszę bardzo. 3-4. Nie, ale... No to czy... Ale nie, chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś. Hej, hej, sokoły, dlaczego mówię, że taka nasza służbowa piosenka, bo przyjechaliśmy tutaj do was sokołem Millennium. Pojazdem, który się nazywa Sokół Millennium. Także pozdrawiamy Sokoła. Będzie się śpiewać. To teraz przeniesiemy się w miejsce, gdzie wszędzie wszystko jest blue.
Nie przepadacie za tą piosenką. Ja kocham nie. Tak, znaczy nie, za samą nie, piosenką nie, ale fajnie się ogląda teledysk. Nie, bardzo udany kawałek. No, moja córeczka bardzo lubi też. Lubi, tak? To niebieskie ludziki. No, mówi tatu, tatu, puść mi ludziki. Ludziki. Wiesz co, zamiast mówić tato, tato, puść mi dzieci słońca albo coś tam innego, to tak ludziki niebieskie. To moja tak. Ona już się osłuchała. Tak? No, a ludziki jeszcze jej się podobają. Ludziki na nas też ludziki, nie? No, pięć ludzików. No. Tylko, że wy nie robicie tak... Robimy! Ja wiem, rozgrywki międzygalaktyczne w judo to nie jest wasza specjalność. Dobrze, słuchajcie, kończąc temat waszej płyty, ona się ukazała, ta płyta się ukazała chyba z pół roku temu, nie? Tak, tak. Ona się pół roku temu. A dokładka to była w 2 miesiące temu, czyli to w sumie wychodzi na to, że od 2 miesięcy nie wydaliście nic nowego. Nie. Kiedy w takim razie wydacie coś? W tym roku. No w 2000, ja rozumiem, że nie może być rok stracony, ale kiedy? No planujemy na jesień. Jesienią już coś? Tak. Jak dzieci pójdą do szkoły. Jak spadną liście. Jak spadną liście z drzew. Będą takie kolorowe. Pokażę płytę Just Five, tak? A możecie zdradzić, jaka będzie muzyka na nowej płycie? Czy będzie taka sama, czy coś zmieni? Oczywiście debeściakowa. Nie, no wiesz, tak samo jak tutaj na tej płycie Cienie Wielkich Miast było kilka takich nowych elementów, tak samo będziemy się starali, by na czwartej płycie też było coś, czym, no nie wiem, coś świeżego. Kilka perełek. Żeby nam się udało czymś zaskoczyć. Uh-huh. A pobijecie... Tak, pobijemy. Nie ale... siebie pobijecie, tylko pobijecie popularność swoich dotychczasowych przebojów, jak myślicie. Tak. Bo to zazwyczaj pobijemy. Już wykonawca przy nagraniu wie, co się przyjmie, a co nie. Oj, nie my tak wiemy przed nagraniem. Na to, że się uda. Dobrze. A to jeszcze mam do was pytanie. Piosenka Dzieci Słońca, którą dzisiaj słuchaliśmy, jest jakby nieco podobna do piosenki grupy Five. O! Just Five? Everybody Get Up. Nie, bo wy jesteście Just Five, a jest grupa Five. To tak samo jak oni mają podobne nazwy, oni mają Five i mają bardzo podobną nazwę do nas, Just Five. To co wy jesteś? Co wy jesteś? Odpowiednik? Five, tak to byliśmy wcześniej. To był wcześniej. Po raz pierwszy się udało, że my w kraju wymyśliliśmy coś, co dopiero od nas skopiowano na zachodzie. No, dokładnie. Nareszcie. A kto by pomyślał, że mamy kopię na zachodzie? Five. Proszę bardzo, macie kopię na zachodzie. Dobrze, w takim razie tak. Umawiamy się na mecz piłki nożnej gdzieś w hali, co może nam się wreszcie uda. Jak się razem weźmiemy do dzieła, to może nam się uda. I oczywiście musimy wymyślić jakąś stawkę. Stawką rozsądne. Będzie prowadzenie szokbloku jednego. Dobrze. Dobrze? Ale że jak przegramy, to my będziemy to prowadzić. A jak wygramy, to mamy już do końca roku ten program. Dobra. Okej, okay. W takim razie... przegramy, będziemy go prowadzić. W takim razie żegnam się z wami, życząc miłego dnia. Pozostałego dnia. Nie wam życzę, tylko widzę. Dobra, życzę. Jest. To my też życzę. A wam życzę miłej podróży do Poznania. Dziękujemy, pozdrawiamy, do zobaczenia. Cześć.